Błogosławiony Bartololongo Miesiąc ku czci świętego Józefa Nabożeństwo o wyproszenie szczególnej łaski Wydawnictwo Rosemaria Dzień ósmy Pobyt świętego Józefa w Egipcie Niemożliwe jest przyzwyczajenie się do wygnania. Bieda doskwiera wszędzie, ale bardziej na obcej ziemi, gdzie nie ma się praw i gdzie nie wzbudza się niczyich uczuć. Jak musiała cierpieć święta rodzino w czasie pobytu w egipskim kraju? Według powszechnej opinii największych pisarzy, do których zalicza się świętego Anzelma i świętego Tomasza z Akwinu, Eusebiusza z Cezarei i czcigodną siostrę Marię z Agredy, bolesny pobyt Maryi, Jezusa i Józefa w Egipcie trwał siedem lat. By lepiej poznać zatwardziałość mieszkańców tego kraju, Wystarczy przeczytać w Piśmie Świętym fragment o złym traktowaniu, jakie musiał znosić lud Izraela w czasach faraona, łącznie z niemożnością wyjścia z niewoli bez licznych interwencji pana. Oboje, Maryja i Józef, pracowali, by zarobić na chleb. On w warsztacie, być może jako robotnik najemny, a dziewica w ubogim domu, gdzie musiała znosić wiele niewygód. Boże dziecie natomiast zawsze było z nią, w zasięgu jej wzroku tylko ono było jej rozkoszą. Ponieważ byli biedni, jak pisze Święty Bazyli Wielki, to oczywiste, że musieli zajmować się męczącymi pracami, aby zapewnić sobie najpotrzebniejsze rzeczy. Ile niesprawiedliwości musieli znieść ze strony sprzedawców i kupców i od tych, dla których pracowali. Nie ma nic bardziej powszechnego również wśród wiernych w naszych czasach, a podobałoby się Bogu, gdyby tak nie było, czego nie wycierpiałaby święta rodzina od tamtych bałwochwalców. Nam nie było dane zgłębić milczenia pisma i poznać dokładnie życia pośród obcego ludu. Być może dzieciątku, jego świętej matce i świętemu Józefowi brakło chleba. Być może młody Jezus, czując głód, prosił Maryję o chleb, a ona czasami nie mogła mu go dać, o czym pobożnie pisał Rudolf z Saksonii. Cóż za męka dla serc, płonących najczulszym miłosierdziem. Tylko ojcowie rodziny, uginające się pod ciężarem ubóstwa, są w stanie zrozumieć ten bolesny stan. Jednakże te święte osoby podporządkowały się ślepo boskim rozkazom, mimo okrutnej niepewności co do długości trwania wygnania niewiele lepszego od śmierci. Zadanie. Dzisiaj często czyńcie zgodnie z wolą Bożą. Najświętsza Maria Panna zdradziła świętej Brygidzie, że święty Józef często powtarzał. Żyje tylko po to, by zobaczyć spełnioną wolę Boga. Niech będzie to dla Was inspiracja. Akt strzelisty. O małżonku Maryi, wybłagaj dla mnie gorące pragnienie podążania za Jezusem. Spotkanie ze Świętym Józefem. Dostojny Wygnańcu, chwalebny Święty Józefie. Dziękuję Ci pokornie za Twe cierpienia dla mnie, znoszone wraz z Maryją i Jezusem na tej bałwochwalczej ziemi, na której żyłeś nieznany, poniżany, niedoceniany. Uczysz mnie, że muszę zastanowić się nad moją pielgrzymką po ziemi, że moja ojczyzna jest wiecznością, którą Jezus, Twój Syn, przygotował dla mnie poprzez swą udrękę i cierpienie. Bądź mym przewodnikiem, Józefie, podczas pielgrzymowania poprzez życie. I dzięki Twoim wszechmocnym modlitwom, wyproś dla mnie łaskę dotarcia do błogosławionego celu, do którego dążę. Amen. Modlitwy do codziennego odmawiania w nabożeństwie do Świętego Józefa. Siedem boleści Świętego Józefa. Pierwsza boleść, wątpliwość porzucenia swojej najczystszej małżonki. Maryi dziewicy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Druga boleść. Odrzucenie w Betlejem przed narodzinami Zbawiciela w Stajni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Trzecia boleść. Rozlew krwi dzieciątka Jezus podczas obrzezania. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni, przepowiednia Symeona o męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Szósta boleść. Powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem Archelaosem. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Siódma boleść Zagubienie Jezusa w świątyni i trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała ojcu, i synowi, i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Akt strzelisty. Jezu, Józefie i Maryjo, daję wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, Niech przy Was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Modlitwa. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów, obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna, i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych, zebranej pod płaszczem matki miłosierdzia. Spraw, by za jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu, i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci, abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do Świętego Józefa. Pomnij o najczystszym małżonku Maryi Dziewicy, słodki opiekunie mój, Święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony. Z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie z powodu miłości, jaką darzysz twoją niepokalaną małżonkę Maryję. Upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, wysłuchaj mnie. Amen. Litania do Świętego Józefa. Kyrie Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójcu jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga rodzicy, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie najczystszy. Módl się za nami. Józefie, najroztropniejszy. Módl się za nami. Józefie, najmężniejszy. Módl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie, najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziewic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadziejo chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, módl się za nami. Opiekunie Kościoła świętego, Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże Wszechmogący który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa. Przez jego wstawiennictwo pozwól swemu kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, pana naszego. Amen.